Polskie społeczeństwo, w którym większość z nas przyszła na świat, jest społeczeństwem monoetnicznym. Jednak biorąc pod uwagę historię naszego kraju, taka sytuacja jest raczej wyjątkiem. Zawiłe drogi i losu koleje z innymi narodami łączyły nasze dzieje. Dziś spróbujemy przyjrzeć się poezji tych ludów, które mimo wielu lat dalej dzielą z nami ziemię. Dziś spróbujemy popatrzeć na nich z otwartością i wręcz dziecięcą ciekawością. Dziś spróbujemy zobaczyć ich dusze ujęte słowami. Aby to się udało, musimy wyzbyć się poczucia wyższości, postkolonialnej pychy, która często spycha dzieła kulturowe naszych mniejszości do roli ciekawostek, czy raczej małpek cyrkowych. Pierwszą mniejszością, którą się zajmiemy, jest mniejszość romska. I tutaj ostrzegam, że terminów Rom oraz Cygan będę używał zamiennie, ponieważ dalej nie ma konsensusu wśród społeczności cygańskich, która z form jest bardziej właściwa. Oraz oba leksemy powodują podobne odczucia u zwolenników tej drugiej strony dyskursu. Czyli powodują m.in. oburzenie, jak i wzrost ciśnienia krwi. Polecam pracę Ewy Nowickiej oraz Macieja Witkowskiego pod tytułem Cygan czy Rom? Trzy kropki. Tak, właściwie tytuł jest dłuższy, ale zawiera trudne słowa, a ja nagrywam to już czwarty raz. Najwybitniejszą poetką cygańską jest bez wątpienia Papusza. Przed nią można powiedzieć, że Romowie polscy nie mieli pamięci. Nie pamiętali twórców pieśni, nie zajmowano się ich językiem. Dyskryminowano ich kulturę, więc świat naukowy się nimi nie interesował. A sami Cyganie dbali o to, żeby chronić swój język przed gadziami. Czyli nie Romami! Aby nie wydać swoich sekretów. Pierwszym polskim badaczem kultury cygańskiej, który podchodził do niej bez pogardy i wyższości, był Jerzy Ficowski. On jako członek AK uczestniczył w Powstaniu Warszawskim, przez co po wojnie musiał ukrywać się, bo wiecie, stalinizm. Zrządzenie losu sprawiło, że zaszył się w taborze Weissów, gdzie poznał Bronisławę Weiss, czyli Papusze. Być może ze względu na to, że łączyła ich poezja, szybko się zaprzyjaźnili i nawet w późniejszych latach życia nazywali się per braciszku i siostrzyczku. O, ale wholesome! Kiedy Ficowski dostał amnestię i wrócił do Warszawy, nie zapomniał o przyjaciółce i zajął się promocją i popularyzacją jej wierszy, co było bardzo wholesome. Niestety później wydał też książkę Cyganie Polscy, która z perspektywy Romów zdradzała ich wszystkie tajemnice, za co obwiniano Papusze, co już nie było wholesome. A biedna, wrażliwa kobieta dostała załamania i do końca życia miała problemy psychiczne. Co już trzy razy nie jest wholesome. Trzy razy, albo może razy trzy? Nieważne. Mam nadzieję, że ładnie to streściłem. Dla zainteresowanych jej historią na popularnym serwisie z filmami i serialami jest dostępny film pod tytułem Papusza, który mocno polecam. Jeszcze tylko powiem, czym charakteryzuje się poezja cygańska i co należy wiedzieć, żeby łatwiej było ją zrozumieć. Przede wszystkim można zauważyć, jak wielką wagę w poezji romskiej pełni natura. Przyroda, jej barwy, jej cykle. Świat jest traktowany trochę jak coś pięknego, powtarzalnego. Można dostrzec też apoteozę wolności, wędrówki, podróży oraz ogromną tęsknotę do złotych lat. Lecz w przeciwieństwie do bliżej nieokreślonych złotych lat z kultur europejskich, gdzie złoty wiek jest gdzieś daleko albo i nigdzie, tu Złoty Wiek jest czasem sprzed nakazu osiedlenia, czasem, kiedy Romowie mogli swobodnie migrować, żyć z naturą lub wręcz być jej częścią. Dodatkowo ta tęsknota ożywa szczególnie wiosną, gdy przyroda się budzi do życia, a Romowie pragną ruszyć w kolejną wojaż. A teraz zajmiemy się rzeczonymi wierszami. Bronisława Weiss, Papusza, Woda, która wędruje. Już dawno przeminęła pora cyganów, którzy wędrowali. A ja ich widzę, są bystrzy jak woda, mocna, przejrzysta, kiedy przepływa. I domyślić się można, że przemówić pragnie. Biedna, nie zna żadnej mowy, żeby nią gadać, żeby śpiewać. Coraz to pluśnie tylko srebrnie, zaszemrze jak serce woda mówiąca. Tylko koń, co na trawie się pasie niedaleko stajni, słucha jej i szum rozumie. Ale ona nie ogląda się za nim, umyka, odpływa dalej, by oczy nie mogły dojrzeć rzeki,
która wędruje. I następny z wybranych wierszy. Gdzie jest moja spódnica ze wszystkich kwiatów świata? Panie, gdzie jest moja spódnica? Ta czerwona i biała, ze wszystkich kwiatów świata. Kto mi ją podarł na strzępy? Gdzie ona jest? Powiedzcie. Mój Boże, taka śliczna była. Jakże mam ją zapomnieć? Moje białe, czerwone i zielone lasy. Moje czarne wieczory, godziny północne, już nic nie pamiętają. I nie wiedzą wcale, gdzie chłopka jakaś, a może cyganka chodzi w mojej spódnicy. Śmieje się i śpiewa. Panie, ja ją szyłam. Ja ją układałam. Daleko w górach, dolinach przystaję. Tu i tam się rozglądam. Gdzie jest moja spódnica? Czerwona, biała, czarna. Ze wszystkich kwiatów świata. Myślę, że warto wspomnieć o tym, że współcześni Romowie do popuszy podchodzą zupełnie inaczej niż ich przodkowie. Stała się dla nich tym, czym Homer dla Greków, Szekspir dla Brytyjczyków i Jan Kochanowski dla Polaków. Stała się symbolem twórczości i poezji samej w sobie. Widać to m.in. w twórczości Izoldy Gorzak. Izolda Gorzak, rozmowa z papuszą. Rozmawiałam wczoraj z tobą. Wiem, kim jesteś. Nisko przed tobą schylam czoło. Cześć ci oddaję. Pokazałaś mi dobrą drogę, która prowadzi mnie do słońca. Wiesz, papuszo, albo wcale nie wiesz, że to ty kazałaś mi pisać, że to ty kazałaś mi wykrzyczeć mą miłość. Do kogo? Do ciebie, do siebie, do słońca, do lasu, do ojca naszego, domu zielonego, który umarł razem z tobą, papuszo. Bez ciebie zabrakło Romów po tobie. Pozostał żal. Albo w innym wierszu tejże samej poetki. Kim byłaś, papuszo? Kim byłaś, papuszo? Byłaś jak blask słońca. Byłaś jak promień w ciemnym lesie, który się wkradał przez miedziane liście. Byłaś dla nas żywym słowem, którego nagle zabrakło. Byłaś jak gwiazda nocą, która wszystkim świeciła. Dzisiaj zeszłaś, zabrakło promienia. Słowa żywego, słowa pisanego, mądrości i radości, które Romom dawałaś. A chciałaś dać dużo, zabronili ci. Otworzyłaś mi drogę, bym mogła skończyć twe dzieło. Idę twoimi śladami, popiół mam pod stopami. Idźże ze mną, przyjaciółko ma. Cześć ci oddaję. Ja. Tatarzy. Troszkę inaczej wygląda to u mniejszości tatarskiej. W przeciwieństwie do Romów, Tatarzy cieszyli się ogromną estymą już od czasów I Rzeczypospolitej. Szlachta, jako potomkowie narodu sarmackiego, a więc także stepowców, błagam, nie mówcie im, że to bzdury, bo będą smutni, a nikt nie lubi smutnych bobasków z wielkimi szablami i miodem pitnym w brzuszku, haha. Także jako sarmaci, szlachta wolała stepowych, wiernych, szlachetnych i bitnych Tatarów, od jakiegoś tam zgniłego zachodu. Dlatego szlachta polska chętnie przyjmowała niektóre trendy i zwyczaje tatarskie. Jeśli Tatarów osiedlano na terenach polskich, ci dostawali możliwość wzięcia sobie polskich żon, po których musieli przyjąć nazwiska. Stąd przedstawiciele mniejszości tatarskiej w Polsce mają takie rodzimo brzmiące nazwiska. Dodatkowo mniejszość tatarska bardzo szybko zaczęła przyjmować polski język, o czym świadczą liczne tłumaczenia Koranu na język polski, czy pismo arabskie dostosowane do zapisu języka polskiego i białoruskiego. Bo poza językiem polskim na terenie Litwy bardzo często też Tatarzy przyjmowali język białoruski. A propos Koranu, islam zawsze był spoiwem tożsamości Tatarów polskich, których próbowano nawracać co prawda na katolicyzm, ale z bardzo miernym skutkiem, co zniechęciło późniejsze podobne przedsięwzięcia. Jednak liczne dowody świadczą o tym, że w pewnym stopniu kultura chrześcijańska wpływała coraz mocniej na społeczeństwo tatarskie. Ale oczywiście nikt się nie przejmuje katolizacją Europy XD. Pomimo upływu lat, jeszcze w II Rzeczypospolitej w szeregach polskiego wojska przewijało się wielu Tatarów.
a w powszechnej świadomości istniała prosta zależność. Tatar? Więc żołnierz. Super. Czyli to oznacza, że Tatarzy żyją u nas jak pączki w maśle, szczególnie w zestawieniu z innymi mniejszościami. Otóż nie, w żadnym wypadku. Ksenofobia to ksenofobia. Zaraz zresztą zademonstruję. Byłem dzieckiem i byłem chłopcem, raczej samotnym, raczej milczącym. Czasem szkolni koledzy wołali na mnie Chińczyk, Chińczyk, albo też ping-pong, że niby głowę miałem okrągłą, a oczy wąskie i skośne. Pytałem się potem mamy, dlaczego tak mnie nazywają? Przecież nie jestem Chińczykiem. Częściej jednak mówiono ty Mongole. Albo ostatnie lata służby spędziłem jako dziennikarz wojskowy. Oczywiście pisałem też wiersze, chociaż wiele osób dziwiło się, w jaki sposób można połączyć poezję z mundurem. Można, zapewniam. Można. Choć to nie jest łatwe. Kiedyś redaktor, naczelny, zapytał mnie. Ty podobno jakiś Turek jesteś, czy co? Tak, podobno. Niech i będzie Turek. A sekretarz redakcji odezwał się. Ibrahim z ciebie jakiś. Ja? Ibrahim? Nie, Musa. Albo jeszcze później. W pewnym momencie zmienił się cały mój świat. Zachorowałem nagle, znalazłem się w szpitalu. A siostra zaciekawiła się. Pan zawsze taki żółty? Ta, jasne, przecież Azjata ze mnie, żółtek. Potem odszedłem z armii, ale za to step znowu otworzył się przede mną na oścież. Pewien sympatyczny Morawianin dopytywał się i dopytywał, skąd jestem, kim jestem. Wreszcie odpowiedziałem. Jestem Mongołem. Zadowolony? Ano, ano, uśmiechnął się. Latem zaprosił mnie do swojego miasteczka. Dojechaliśmy, a ten ciągnie mnie gdzieś. Na placyku skwer, na skwerku tablica informacyjna, na tablicy napis. W roku 1241 Tatarzy zupili i spalili. Może odszkodowanie mam płacić, czy co? To są wspomnienia Musy Czachorowskiego, poety urodzonego w 1953 roku, będące wstępem do tomiku pod tytułem Jeszcze tylko ten step. Jak widać wyraźnie, problemy natury tolerancyjnej dalej są obecne, mimo że mamy te wspomnienia pochodzą z XX wieku. Więc jak gdyby można uznać, że wcale mimo wszystko nie mają tak lekko. Zaraz przejdziemy do poezji. Jeszcze tylko napomnę, że proszę zwrócić uwagę na motyw na przykład konia, motyw stepu, który się pojawia, ale też pustki, motyw natury, w jaki sposób natura jest pokazana, tęsknoty oraz motyw wiary. I to zarówno wiary, jaką jest islam, jak i może znajdziecie coś ciekawszego. Oczko puszczam właśnie. Oczko puszczam jeszcze raz. Musa Czachorowski, mój koń. Czasem śnią mi się konie. Tabun splątanych grzyw i kopyt. Rozhukane prężą mocne grzbiety w oczekiwaniu na ciężar jeźdźca. I niepohamowany pęd ich oczy wypełnia dal. Napinają się ścięgna i mięśnie. Drży traktowana ziemia. Niepokój ogarnia także ludzi, siedzących jeszcze nieruchomo przy ogniskach. Wokół nich rozlewa się zwolna, wieczorna mgła, przynosi ze sobą zapach dojrzewającej krwi. Ostry lot strzał, budzi mnie nagły krzyk. Gdzie moja szabla, mój koń? Albo ten wiersz z innego tomiku, dedykowany Mylice, czy... Jak domyślamy się, żonie? Jestem twoją białą jurtą. Otwieram się przed tobą, wejdź. Moje wnętrze ma zapach spragnionego ciała. Jestem bezustannym ogniem, głodnym twoich rąk. Ogrzej je, niech się rozpalą twe włosy i rozświetlą mrok. Jestem twym najdalszym stepem, pełnym nieodkrytych miejsc. Dotknij mnie, znajdziesz na dnie serca ślady swoich ust. Jesteś moim niebem. I na koniec wiersz bez tytułu, z innego tomiku, z tomiku Pamięć, ale też Musy Czachorowskiego. Oczy, moje oczy, widzicie mnie? Ponad wami tylko niebo, a pod wami tylko step. Widzicie mnie śpiącego w trawie? Widzicie śniącego pamięć o tym, co nie przemija? Co niezmienne jak niebo i step? Przemierzyłem tysiąclecia, przemierzyłem światy we mnie, obok mnie. Widziałem rzeczy, jakich nikt nie widział, rozmawiałem z cieniami, z którymi nikt nie rozmawiał. Czułem,
Czekam teraz na świt. Niech nas obudzi, abyśmy wzlecieli na orlich skrzydłach, abyśmy rzucili się koniom w grzywy i pognali w dal. W słońce. O Tengri, otwórz przed nami wszechświat. Otwórz nam wieczność. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że udało mi się was zaciekawić tematem, jakim jest poezja oraz sztuka mniejszości etnicznych. Jeśli jesteście zainteresowani, no to zalecam doszukanie sobie informacji. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.